Wiele osób szuka miłości lub związku, ale wiąże się to z rozwojem, który czasami może być bolesny, narażony na niebezpieczeństwo lub odsłonięcie słabych punktów. Miłość wymaga od nas ciągłego doskonalenia, większego zrozumienia i cierpliwości. Z drugiej strony oznacza to również, że trzeba wiedzieć, kiedy sprawy nie idą po naszej myśli i mieć odwagę, by odejść. Oto 6 znaków, że nigdy nie byłeś zakochany. 1. Spieszysz się z podejmowaniem decyzji. Zauroczenie rozwija się szybko, a miłość rozwija się dopiero po pewnym czasie. Ekspert od związków, Susan Winter, mówi: zauroczenie żyje w iluzji. Miłość może przetrwać rzeczywistość. Kiedy szybko wchodzisz z kimś w związek, opierasz go bardziej na swoich marzeniach, niż na tym, kogo naprawdę masz przed sobą. Typowe przykłady obejmują fantazjowanie o swojej przyszłości z nimi, pożądanie ich i obsesję na punkcie wspólnego życia, pomimo tego, że znacie się od kilku tygodni. 2. Idealizujesz swojego partnera. Oczekujesz, że będą bezbłędni, a potem złościsz się lub czujesz rozczarowanie, gdy okazuje się, że nie są. Czy wierzysz w bratnią duszę albo przeznaczenie? W teorii brzmi dobrze, ale Winter twierdzi, że zauroczenie wymaga doskonałości, aby przetrwać. Kiedy oczekujesz, że twój partner będzie dobrze ubrany, wspaniale się wypowiadać lub imponować swoimi osiągnięciami, nie dajesz mu miejsca, by być z tobą szczerym. Miłość powinna mieć solidne fundamenty. Kiedy kogoś kochasz, akceptujesz jego niedoskonałości, pracujecie nad nimi i cieszycie się wspólnym życiem. 3. Nie czujesz się przy nim wystarczająco komfortowo. No dobrze, kto nie czuł się skrępowany, mówiąc głupoty lub robiąc złe wrażenie? Ale kiedy naprawdę się w kimś zakochujesz, wtedy możesz być sobą i przestać się tak bardzo przejmować. Dr Brené Brown, ekspert naukowy zajmujący się wrażliwością, odkrył, że ci, którzy mają silne poczucie miłości i przynależności, są bardziej otwarci na wrażliwość. Natomiast ci, którzy czują się odłączeni od swoich partnerów, konsekwentnie budują swoje mury. Kiedy nie dzielisz się z kimś swoimi emocjami, problemami ani sekretami, tak naprawdę nie kochałeś. 4. Stajesz się bardziej zdystansowany. To normalne, że początkowo pasja między zakochanymi się nasila, a następnie przekształca się w normalny związek. Jednakże dwoje zakochanych nadal powinno chcieć często przebywać w swoim towarzystwie. Jeśli coraz bardziej chcesz uciec od partnera, często anulując plany obiadowe, ponieważ wolisz spędzać czas z przyjaciółmi, rodziną lub kotem, to znaczy, że coś jest między wami nie tak. 5. Myślami jesteś gdzieś indziej. Jeżeli twój umysł jest gdzie indziej, to wkrótce podąży za nim również twoje serce. Steven Betchen, autor Magnetic Partners, stwierdza, że zakochani partnerzy zwykle koncentrują się na swoich ukochanych. Kiedy zauważasz w nich małe zmiany lub wyrażasz zaniepokojenie, gdy oboje się kłócicie, pokazuje to, że zależy wam na sobie. Ale jeśli unikasz tych trudnych rozmów lub uciekasz od kłótni, przestajesz pokazywać, że twój ukochany jest dla ciebie ważny. 6. Odczuwasz niepokój. Czy miałeś problemy z trawieniem lub problemy ze snem? Psycholog K. Baylist Kliwy i dr N. Shiba twierdzą, że lęk może objawiać się w ten właśnie sposób. Możesz mieć coś, co potrzebujesz z siebie wydusić, ale boisz się, jak przekazać tę wiadomość swojemu partnerowi. Pamiętaj, że możesz uciec od prawdy tylko na tak długo, zanim cię nie dogoni. Wymuszanie miłości, gdy jej nie ma, będzie tylko ranić was oboje. Oboje zasługujecie na to, by znaleźć miłość gdzie indziej, jeśli nie można jej znaleźć w waszym związku. Jak myślisz, w którym miejscu jesteś ze swoimi uczuciami? Jeżeli podobał ci się nasz filmik, koniecznie zasubskrybuj nasz kanał, by być na bieżąco z naszymi materiałami. Dzięki za uwagę.